Pamiętam te pierwsze momenty ONA. Byłem wtedy młodym radiowcem. Wtedy pojawiły się w miastach jej plakaty, bo tylko napisano ONA. I nikt nie wiedział, o co chodzi. Zaczęliśmy grać pierwszy singiel, to było chyba Drzwi, o ile pamiętam. No i dopiero się cała zabawa wyjaśniła, kiedy Grzesiek, Waldek i Agnieszka pojawili się u nas w studiu radiowym na wywiadzie i nagle się okazało, że to oni. Już wiadomo było, kto stoi za ONA. To z jednej strony nonszalancka, bezczelna, nieskrępowana żadnymi muzycznymi granicami 18-letnia wokalistka, licealistka, a z drugiej strony solidna sekcja muzyczna zawodowców. Kiedyś ukazało się takie wydawnictwo na stulecie firmy Sony Music. W środku jest 100 płyt i w pewnym momencie obok nagrań legend, ikon, jak na przykład Bob Dylan, jak Carlos Santana, jest kto? Zespół ONA. Nie uwodzili naszych emocji. W ich przypadku musiałbym powiedzieć, że chyba gwałcili nasze emocje, a myśmy na to pozwalali. I naprawdę to była petarda. No i chciałbym, żeby ta petarda na przykład wróciła i zagrała jeszcze raz. Czy warto było starać się?
całe życie ci warto było stać się jak ja. Ci warto było stać tak aż do bólu. Ci wolę, ci wolę. Panowie, dziękuję za wszystko. Anusz, dziękujemy, kochamy cię.